zniszczone, że nie wiem, nikt nie zamierza ich naprawiać w ogóle. I to prawda jest, że cała gospodarka leśna jest opanowana przez środowisko Solidarnej Polski. Oni decydują, kto tam zasiada, co robi. I w tej chwili to bijemy na alarm. To, co się dzieje w polskich lasach. I trzeba być super bezczelnym, żeby mówić o ochronie lasów. Żeby sami mówili, że trzeba lasów. No to celowo, ale wie pan, żeby do Sejmu przyjść i żeby poseł zbierał podpisy, to jest po prostu wstyd. On zbierał, mówimy o tym. Ja co zrobię? No to, ale to w ogóle wstyd, proszę pana, no wstyd. Ale wie pan, wstyd. Mówię, że się go masz odwiedzić, dla mnie ten mądra kobieta. Ale ja w tej chwili naprawdę nasze lasy bardzo mocno ucierpiały. Bo ja zajmuję się w Sejmie również uzdrowiskami, w sensie taki jest zespół parlamentarny do spraw uzdrowisk i kieruję tym zespołem. I jest uzdrowisko Iwonicz-Zdrój, tam będę w poniedziałek. Wokół tego uzdrowiska rosło bardzo dużo lasów, które miały wpływ na specjalne walory lecznicze. Nikt się tym nie przejmował. Mimo wielu protestów już część drzew wycięto, to znaczy tak przerzedzono niby, a dalsze są przewidziane do wycinki. Po prostu ludzie protestują z całej Polski, piszą, że chrońmy lasy wokół uzdrowiska. Stare drzewa, które są niezbędne, żeby ten las spełnił swoje funkcje.